Dobra, witam tutaj na moim kanale. Jesteśmy znowu w garażu. Jest piątek, godzina 17. Na policji robi ciemno. Taki czas jest luty. Samochód standardowo na polu. Ja się zabieram tutaj za majstrowanie, a co tym razem? A no właśnie, tym razem jest to. Tym razem. O, kociarka. Kosierka po 3 latach użytkowania. Pierwszy taki grubszy przegląd. Zakupiłem tutaj takie rzeczy jak filtr powietrza. Nie jest gąbkowy, także go można umyć bez problemu. Olej silnikowy. Pół litra. I to jest bardzo ważny ten kod SAE 30, czyli do silników chłodzonych powietrzem. Firmy Brixton Stratton. Tutaj może by tu była cena, co może pokażę. Brixton Stratton, także silnik do olej silnikowy do kociarek. No i tutaj kociarka rozebrałem w tej obudowie górne i starter, gdyż tutaj gdzieś piłem te koło, bo tu było pełno różnego dziadostwa, jak się to koło krzaku jedzie pod krzakami. Trzeba to było wszystko wyczyścić. Gaśnik trochę przemyłem benzyną ekstrakcyjną ze względu na to, że silnik nierówno pracował na jesień. Tak jak widać, jest wąż paliwowy. Tutaj zrobiłem taką otulinkę ze względu na to, że powstała dziura. Przedziurawił się wąż, no i losowało się lewe powietrze, przez co praca silnika była nierówna, w związku z tym musiałem tam. To była mała dziurka, więc odczyściłem, zakleiłem na super glue. A dodatkowo, żeby było to trwalsze, założyłem taką termokurtkę i obkurczyłem. Także to powinno ładnie trzymać, pomimo to, że jest ta zaślepka, jest to zapinka. Także nie powinno się tutaj nic dziać. W gaźniku mamy automatyczne, to jest jak to może fajka od świecy. Świecę wykręciłem na wzór, będę ją montował. No i co tutaj dalej jeszcze mogę powiedzieć? Paliwo oczywiście na zimę wpuściłem standardowo. Olej będę przymieniał na wiosnę, ale zobaczę chociaż poziom tego oleju. Tutaj pokażę. Zbiornik paliwa jest pysty, wszystko jest ładnie wyczyszczone. Także filtr powietrza będę musiał sobie założyć. Ten olej, jak mi się uda go odkręcić, a raczej się nie uda, bo to jest zbyt ciężko, także będziemy się widzieć za chwilę. Dobra, po krótkiej chwili poluzowałem tutaj to kombinerkami, teraz to ładnie idzie. Sprawdzimy olej. Olej jest. Widać pełny stan, także nie ma źle. Oczywiście olej czysty, ale trzeba go będzie wymienić. Ze względu na to, że ten już ma rok, a olej, jak wiecie, wymieniamy co roku. Widać, tu można przybliżyć. To jest taka maść, taka galareta. Gdyż olej jest zimny, no ale to trzeba będzie wymienić. Tym się zajmiemy na wiosnę. Ja jeszcze popatrzę na dół, bo na dole to nieciekawie wygląda. Ta listwa tnąca i obudowa. Ja to oczywiście czyściłem na jesień i tam się smarowałem, no ale to mu to zardzewiało, także się trzeba będzie tym zająć. No i sobie tutaj przeczyściłem lekko cewkę. Szczelina między kołem magnesowym a cewką jest prawidłowa. Tutaj mamy klocek hamulca bezpieczeństwa. No i dobra, no ja się tam, sobie tam zaglądnę na dół i widzimy się za chwilę. Dobra, jak widać, ja tutaj działam, zdemontowałem nóż. Nie wygląda w najgorszym stanie.
Tam na kosierce gorzej wygląda, no ale tu wygląda zdecydowanie lepiej. Trochę naostrzyłem go z jednej i z drugiej strony. Także posłuży jeszcze. Tu jest śruba mocująca nóż, tu jest piasta, do której się wkłada nóż. Jest śruba mocująca osłonę paska napędowego, dlatego kosierka ma napęd. Tu jest obudowa paska napędowego. Tak wygląda. Tutaj poczyściłem, teraz zobaczcie jak wygląda z dołu obudowa. Bo pomimo to, że czyściłem kosiarkę po ostatnim koszeniu na jesień, nie wygląda najlepiej. Widać, jest doczyszczone. Ładnie, a tu jak widać, o, wszystko trawę. A czysta obudowa wygląda tak jak tutaj, pod osłoną paska napędowego. I teraz będę musiał wziąć wszystko to właśnie poczyścić, żeby to wyglądało tak jak w tym miejscu mniej więcej. Oczywiście tu gdzie jest zardzewiałe, to jest zardzewiałe, to nie poradzimy nic na to. No i to, no to wyczyszczę to. I będę się brał potem żeby to na oliwienie, żeby przesmaruję to takim olejem w sprayu, żeby to nie korodowało. Dobra, to tak to wygląda. Obecnie poskładałem tutaj cały dół, wyczyściłem. Nóż jest założony, piasta, osłona paska napędowego. Pasek napędowy jest w dobrym stanie, także nie trzeba go wymieniać. Tutaj się trochę ujawnił kawałki blachy gołej, ale to zostało zapuszczone olejem, także nie powinno być większego problemu. No i tu się ładnie wszystko z dołu prezentuje. Lekko siadę na górę. Okej. Jak to tu wygląda? Tutaj ładnie wszystko nie jest poobierane. Jest trochę zabrudzone, jak się czyścił, ale to się z matką wyczyścić. No i co, ja się będę brał za zakładanie świecy zapłonowej. Już te powietrze założę. Opa, tu odkręcimy. Odkręcimy sobie osłonę. Tak, jest już solka taka gumowa i tu będę zakładał na to filterek. Filterek to jest ta gąbka, warto ją lekko zbliżyć olejem, aby je lepiej filtrowało. No i co, zakładamy filterek. Trafić na tego gwinta. Tak to jest, jak się robi z kamerką, to ustelka spadła. Także będziemy się widzieć za chwilę. Dobra, skręcone elegancko. Czyli trzyma, teraz świeca zapłonowa. Tak wygląda stara świeca. A tak wygląda nowe. Różnicę widać gołym okiem. Po 3 latach eksploatacji świeca jak wygląda. Oczywiście nigdy nie była czyszczona i nowa świeca. Oczywiście zakładamy nową. Starą wiadomo odkładam na bok. I co, i będę się brał za kręcanie tej świecy. Tutaj do fajki. Czyli do cylindra, sorry. Świecę zapłonową wkręcamy do cylindra, a potem na to zakładamy fajkę. Tak. No i tu mi potem zostanie jeszcze poskładać te plastiki, osłonę startera, rozrusznika i będziemy się widzieć na odpalaniu. Dobra. Dobra, otworzę garaż.
A tu jest ciemno. Zobaczcie, przeskręcałem tutaj całość. Silnik. Świeca założona. Obudowy poskładane. Farpak założony z nich. Napełniłem paliwo świeżym paliwem. Gdy zawsze na zimę należy zlać stare paliwo z baku, bo ponieważ paliwo ma ważność 30 dni. I benzyna wiadomo potem paruje. Na baku osada się woda i potem to wszystko idzie do gaźnika i niszczy nam sam gaźnik, jak i kolektor dolotowy. Dobra, to ja może przejdę do odpalenia, pokażę jak kocierka pali teraz po tej naprawie. Bo można to nazwać naprawą, bo wymieniałem świecę i... Jak widać, kosierka bardzo ładnie pracuje, nie przerywa i także naprawa zakończona sukcesem. Dobra, no to by było na tyle, ja się będę z wami żegnał w ten piątkowy wieczór. Zapraszam do komentowania, lajkowania, pozdrawiam i hej!